Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Mawiasolec, a ja witam was w kolejnym odcinku z serii Farming Simulator 2015 po sąsiedzku na Bolusiowo Farm 7. Oczywiście ze mną jest mój parobek Tanas. Kle, kle. Gdzie ty, Tanas, kurwa, jesteś? O Boże. Tanas, ty solofilu, co ty robisz? Nie chcą mi płacić, przy czym posiano. Ale dlaczego ci nie chcą płacić? Nie wiem, każdy mi hejtuje. No przestań. Adam jest czarny i też go hejtowali i przeżył. A, mój najlepszy przyjaciel Bocian. Ej, dobra, ja ci dorzucę 50 groszy do opłaty i przyjdziesz do mnie? Nie, ja odfruwam z nim do Ameryki. Jak bociany lecą do Anglii. Dobra, przestań teraz, chodź. Dobra, nie odpierdaj lipy. Jestem ogólnie obrączka, także jest i Brączek. Cześć. I jest też i Adaś, o. Adam, co ty masz w kieszeni? Czemu tu jest? Zebrałem 50 groszy od Bociana. No tak, to kolejny odcinek, jak widzicie, tutaj Tanas tutaj nam trochę zabrakło musiana i poszedł do Bociana. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy żniwa i chcieliście prasowanko, także ja lecę sobie prasować. Ogólnie jest to odcinek 1958 z Bolusiowa naszego, także szybko ta seria leci. Moda na sukces. Tak, moda na sukces się skończyło, teraz weszło Bolusiowo, bardziej na hicie. Teraz tak, ja ogólnie jadę sobie z przyczepą, będę prasował słomę przyczepą. Nie, ogólnie jadę zostawić przyczepę Tanasowi, żeby mógł sobie sypać, bo musi tutaj tą pszenicę domusić do końca, tak jak właśnie było to Tanas. Ja ci ją postawić mam tutaj, czy tam bardziej? A nie wiem, nie chcę. Dobra, to tu razie zespoł. Brączek, powiedz mi, co dzisiaj będziesz robił? Na razie jadę sprzedać zboże. To ja jadę szybko, zobaczycie to. Dwie przyczepy ciągnij. Kurde, dojdźcie po prostu. Idę zobaczyć. No, Tanas, ty do roboty idź. 50 groszy to ja ci nie dam za nic. Ja nie wiem, przez chwilę musiałem skoczyć, a teraz już wyciśnij. Ledwo co idzie. Zobacz ty. Pani wyrobi się. Na mleczarni wjechał. Ładnie, ładnie tam ciśniemy. Lecą te odcinki, mam z Bolusiowa, nie powiem, bo tak mówię, nie będę czekał kolejnego tego dnia przerwy, jak to zawsze już było Bolusiowa, mówię, lecimy dzień po dniu. Tym bardziej, że Knuston dostaliście dzisiaj tak bardzo późno, bo praktycznie zdążyłem Knuston wydać od razu programy. Wczoraj, tak. Także jeszcze kto nie oglądał Knuston, bo wyszła dość późno, to zapraszam serdecznie. A my lecimy sobie pasować. Tanas, mam nadzieję, że tamto pole to ładnie zakoszone jest. Ej, powiedz mi to, co ty kosiłeś w poprzednim odcinku, tam to wiesz, co miniaturka była robiona. Adam, jedź, ja cię wpuszczę, chodź tu. Tam to jest zrobione. A bo później co mam kosić? Nie wiem, czy to przycisnę się tutaj. A co, a to... A nie, nie, czy ja to muszę skręcić. No Boże. A ten zjechał. O Boże, ja ci zjechałem, tak? Tylko poczekaj, stój, na razie nie kombinuj nic. Tanas, pomóż mu tam. Boże, jak urwiesz przystanek, nie starczy ci pieniędzy. Ty, ja mam prostu... O, wiesz, kiedy będziemy kosić? Zobaczcie, jak nam pieniądze poszły wszystkie. Tanasowi wypłata podniesiona, za mleko nie przyszło. Dało się. A wiesz, że Adam, za tą jadę widzę twój każdy ruch. Czemu ty bez wózka przyjechałeś? A po co mi wózek? Jak jestem u siebie na... Ja to zgłoszę. Jestem u siebie w gminie. O, jesteś u siebie, myślisz, że ci wszystko wolno. A jak? Kiedy owiec będę kosił? Owiec? Będziemy kosić na następnym odcinku, Tanas. Leć koś. No, tam ładnie się sprawuj. Bo to 50 groszy samo się nie zarobi, wiesz, że to pieniędzy jest. Nie wiem, bociany już tu kuszczają, pomagają. Pieniądze mi weszły na konto, a to za mleko wpływa, zobaczcie. Patrzcie, jak gdzie mi pieniądze idą. Kurde, no to mówię, dobra inwestycja jest. Zależy, jak mleko jest w cenie, to jest dobrze, jak nie, to jest lipa. No jak chcę. Ale Tanas musi się w życiu robić, także ja krowy trzymam głównie dla Tanasa. Bo mówiliście, że Tanas nie jest... Kto? Kim nie jesteś? Rolnikiem, tak? Tak. Nie, dla mnie Tanas jest rolnikiem. Ej, Bumalik? Nie, Tanas nie płacz, wszystko będzie dobrze. Jak to może? Jak to się nie polepszy, to będę skakał w odcinku następnym. Jak to się nie polepszy, to będę skakał w odcinku następnym. Boże. Ja cię popchnę. To nie jest wcale śmieszne. Ja cię popchnę. Adam, nie bądź miły dla... Czekaj. Nie, jak popchnę, to będę cię teraz. Składam skargę na wójta. No mi się też tak wydaje, bo tutaj naprawdę... Ja tu chciałem w ogóle z nim ten... popchnąć i polecić razem, a on... Znaczy tak, wójt ostatnio, powiem wam tak, że wójt tu ostatnio zaczął nam... No zaczął za bardzo podskakiwać, że został wójtem, tak? To już każdy stwierdził... No bardzo wysoką rangą jestem, a takie rzeczy rzadko się zdarzają. No powiem ci, że tak, od zera do wójta. Tak, nie, żartuję. Co Brączek odpierdol? Nie wiem, może mu Tanas pomóż? Weź tylko jego Zetora, wiesz? Bo nie, ja radę. Zetura. Jeszcze nie widziałem, żeby... Nie, nieważne. Lepiej nie. Komentować. Ja pierdolę. Czemu mi nikt nie krzyknął, że mam 100%? O Boże, na początku potoku. Dobra, ja to zrobię. O kurwa. Nikt mi nie krzyknął nawet.
Ja nie wiem, słyszałem, ale mnie zagadali, także ludziska przepraszam. No dobra, dobra, jak tam chciałeś pokręcić trochę o wójcie, poczekaj, za parę lat znów kolejne wybory na wójta. Może mi się wydaje, za 5 lat. Mi się wydaje, ja nie głosuję już na wójta. Seria z Borusiowa myślę, że będzie trwała 5 lat. Także powiedzmy, o Boże, ja chciałbym tak, pójdźmy za 30-40 lat. Cześć, witajcie. Nie, to by było tak. Cześć, witajcie, szczególny Brun, cześć. A co, za 30 lat już zębów nie będziesz miał? No, ty no, nie będziesz miał całej szczęki. Pewnie z tą naszą stomatologią, to na pewno. Jo, takie czasy teraz do przodu idą, stary. Przecież my nawet gabinetu nie mamy. Witam was w 1954 odcinku. W ogóle wczoraj wojna się skończyła. Zawrócę starta światowa. Co ty zrobiłeś? Zawrócę się u ciebie. O Boże! To było kozackie, teraz ci powiem. Nie, myślę, że fajnie, jak gdyby ta seria tak się ciągła i ciągła, rozbudujemy tą mapkę na pewno jeszcze sporo, ale nie ma co na razie hashtagować tak daleko. Hashtagować tego podarstwa. Ja pytałem się, nie chcieliście mnie wytłumaczyć, więc to zastanowiłem. Spierdzielę, zaryzykuję, powiem hashtag. Na jedno oko. Czekajcie, a tu było wysypywanie belki. Hashtag iść. Ta nas gdzie jest pół rotoru? Nie wiem, stoi na podwórzu. Nie, fajna jest ta seria. Tak po luzacku możemy sobie zawsze tu pograć. Coś się tam zawsze jakiś temacik nawinie. Nie śmiejcie się z Tanasa, bo znów powiedzą, że na rolnictwie się nie zna. Nie, Tanas, kurde, żeby że po co, skąd się w teamie wziąłem? Jo, stąd, że jeszcze się wygryz Jerzego i... Jo, wygryz Jerzego i tak się stało. Ale Hanka uderzyła w kartony, nie mogła u nas pracować. Ej, ten skoczył, jak on miał ten co w klatce. Czemu, gdzie ty znowu jedziesz? Rysiek skoczył, spadł z drabiny. Kolędnicy. Prawdopodobnie przyszli do nas też kolędnicy, a nikogo nie postanowiłem wybierać z nich. Myślałem, pomyślałem, że Tanas będzie bardzo dobrym przedsięwzięciem. Na początku przyszedł do mnie za 900 zł, bo to staż. Teraz postanowiłem go zostawić za 700. Zobacz to. A płaci mu tylko 3 złote, ja pijam, ale gdzie jest to? Nie, bo on robi, się, on robi, dziwię się, że chłopak się on robi 25 godzin dziennie. No, także wiesz, on dlatego mu tak policz sobie 3 złote razy 25 dziennie, razy 40 dni w miesiącu, to masz. Ale wiecie, że jeden bocia na Beno Borusiowie nie jest, nie? No wójta też pewnie zajrzy. No tam wiecie, no bocian ciekawe co. Tam, że nigdy nie zagląda bocian. Ja już tego nie wiem, plus dostaniesz tam na ja myślałem, że ty z gospy nie miałeś gdzie zawrócić i ty przyjechałeś do mnie zawrócić. Może. A ty przyjechałeś tu obok kosić. Nie, w następnym myślę, że odcinku wprawdzie z tą prasą krątką mamy tu rotor, można tu szybciej polatać, tylko słona tyngo. Nie powinno się zapchać. Słona tyngo, ta nasa nie ma. I ogólnie powiem wam, wczoraj byliśmy na takim meczu, kurde, która to jest liga broczek? 85. Liga? No. Okręgowa pewnie. Nie wiem, ale... No wiecie, mówiłem ci o tym, Adam, co kurwa krzychu? Tak. No to wczoraj naprawdę beka taka, bo pojechaliśmy sobie na jeden mecz. Tak i wiecie, stadion w lesie, ale naprawdę fajnie. Jakaś okręgówka będzie. No okręgówka taka bardziej. Oczywiście kibice tutejszej drużyny, nie powiem tak, te wuwuzele były, były. Piwo było, było. Na klacie byli. Doping był taki, że ja byłem siny. Ogólnie tak, było po dwa. I tak co druga akcja, to tam jedna akcja nas rozjebała, bo bieg do mnie do celebranki. Jeden wybył, a drugi kurwa krzyku tak krzyknął na całość. Wszyscy w beko oczywiście od razu. I później... Co? Przyczepa pełna. O Boże. Przyczepa pełna, prasa też. Ej, co tu się... Co takie olśnienie dostała ta prasa? Nikt nie krzyknął mi, że znowu belka jest, nie? Także pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich. Super prasa masz. Fajnie się tam bawi. Nie, ja się ten... Jak się wczuję, to nie mogę prasować. I ostatnia praktycznie minuta meczu. Faul w polu karnym. Boże, co wyzywali się z sędziego, to ja byłem siny. Ja go dotknąłem, kurwa baranie, ja go dotknąłem. I tak się wyzywali. No i później oczywiście rzut karny wykonywał szaman, tak? Szaman. No. Szaman wykonywał. Pupilek chyba całej publiczności doszedł do rzutu karnego, tak zrobił, a wszyscy szaman. Jak strzelił, uwierzcie, że to było takie ożywienie na stadionie. Nie na stadionie, to nie można było nazwać stadionem, ale w strefie kibica. Że wy sobie nie wyobrażacie. Myślę, że na Euro takiego dopingu raczej nie będzie. Ale miejmy nadzieję, że się uda właśnie jutro kibic... Aha, jak wy będziecie to oglądać, to mecz. No właśnie, także... Trzymamy kciuki za naszych Polaków? Co? 100%! Ty, właśnie, jak ty słyszysz to, bo jestem głuchy. Chyba ja słyszę u siebie, że 100%, a ten nie. Pozdrawiam kolegę. O, to Deutsch. Mogę pożyczyć przyczepę? Nie. O, dobra, chyba daliśmy. Dobra, teraz już naprawdę wczule się... Przyjechać po mój owiec. Wczule się w... Może syknąć jak też. Adam, co ty kosisz w ogóle dzisiaj? Ogiec. Ostatnie plany. Kamienie. Kamienie. No, ostatnie powiem wam, że u Adama zapraszam, kamień nam wpadł. Ładnie pocharatał, ale Tanas tam wyklepał już.
No, waliła. Bo mieliśmy zawieźć do naszego mechanika Duma, ale tam wiecie, tak mówimy, to jeszcze bardziej się zapracowany, popo, jestem. Też ma robotę w polu, wie tak jak to żniwa, tam nie było czasu. Ta na sklepa u siebie w warsztacie, bo ogólnie dodając, że teraz poszedł ślady wójta i też zostaje młodym mechanikiem. Przybiegnij do mnie szybko. Bo pani się uczy. Dobra, nie, dobra, ja pójdę. Ja sobie przejdę na belkę. Tak wyklepał, aż bo słychać u niego w warsztacie jak młotkiem napierdzielał. Teraz zatrzymaj ją, że nie poszła tam w góry. O Boże, nie Thanas! Odepchnij. Nie Thanas, odepchnij. Najpierw była potem odepchnij. Thanas, weź to. Jak jebło salto na plecy. Ty, dla mnie 9 na 10. Bo tutaj no, nie do końca, nogi nie były wyprostowane pod końcówką i rozwiązał się balot troszeczkę. Ale mówię, takie mocne 9 na 10 mogę dać za ten przewrót. Także Thanas, kolejny taki, wiesz, do wypłaty. Powiedz mi, jak tam twoja halinka żyje? Zadowolona jest z tego, co przynosisz do domu, czy nie za bardzo? W ogóle coś przynosisz do domu, jak ty wracasz? No nie wiem, czy on po drodze. Trudne ciuchy. W sklepie. No tak. Nie odpowiem na to pytanie. Proszę, kolejny zestaw pytań. How do you do? Tak ogólnie to tam tak z 5 złotych jej przyniosę tam. Majtki sobie nowe kupi, bo jej podrepam. Teraz mówisz, że nie opłaca się prać. To na czopkę. Za każdym razem kupuję nowe. Nie, w Finlandii, kurde, tam, ale że mi się akcje normalnie trafiła, ja ją aż pokażę. Tak, tu jeden kosi, klasyn, drugi klasyn i mówią, że na wsi pieniędzy nie ma. A klas tak. To dobrą maszyna przecież jest. Nie wiesz o tym, że przecież Borusiowo to jedna z najbogatszych gmin w Polsce teraz się zrobiła. Jo? Od kiedy zostałem wójtem. O kurde, a co takiego się stało? Nie kochany. Trafiła kosa na kamień. Po prostu tak pilnuje właśnie tutaj cały nasz rynek gospodarczy, na właśnie naszej gminie, że w ogóle wyszliśmy z zadłużenia, jesteśmy na plus. I teraz tylko po prostu czerpać z tego korzyści i kupować nowe, lepsze maszyny i rozwijać gospodarstwo. Także myślę, że w kolejnym sezonie klas Xerion. Tak. I do tego już około 500 hektarów na głowę. O Boże. No to ja nie wiem, czy Thanas da radę. I oczywiście podwyżka do Thanasa z 3 zł i 20 groszy na 4,50. Nie chłopak, bo... Już chcę to serio. Ty, ale to wiesz, że to krowy, jak jeszcze teraz będzie mleko po 20 groszy. Nie, żartuję, po 60 groszy ma być, to wiesz, że to będzie ciężko. Mój Thanas, no, będziesz doił byki. Thanas, naprawdę, z tego jak pracownicy zauważyłem tam w podaniach właśnie, to mają mieć naprawdę bardzo grube wręcz podwyżki w następnym roku. Tak, a to Thanas, wiesz co mi się wydaje, że mógłbyś iść teraz, jeżeli ci tak kasy brakuje, iść przez szpital i weź z tymi naszymi pielęgniarkami tam trochę posłajku. O Boże. Może ci z 5 dyszek wpadnie, kurde. Ja no. Już byłem. Już byłeś i co? No, już byłem zajmowany. Fajne majty mają ogólnie. O Boże, skąd ty to wiesz takie rzeczy? Poczekaj, poczekaj, ja tej twojej Brunhildzie powiem. Nie, weź, bo je zabiję. Ona jak przychodzi do domu, to siekiera na mnie. Mówi, kładź tu łeb. Co, kładź? Kładź tu łeb, jo, i na pół. I mówi, nie, kładź tu łeb. A kładź tu łeb, jak kładź tu łeb, zrozumiałem. On tylko nakazał. Ja mówię, pięć dyklamie, pięć dyklamie. On jak wchodzi, to ona mówi, masz majtki, jak nie masz to łeb i koniec. Nie, on jak wchodzi, to ona mówi, daj dycha, on jej rzuca w trzech monetach. Piątaka i dwa razy po 2,50. Ja mówię, to ja ci daję, ta ty mi potargaj. Ja ci nie szkoda. To ci się udało. To było mistrzowskie. Nie patrzcie na tą belkę, nie? Bo ogólnie prasa moja trochę kradnie, ale to wam może pokażę na koniec odcinka. To no, cały czas nie pokazujesz tego? Nie, nie chcę. Boże, kim ja? Nie, to ona nie chce zbierać. Co ja mam robić teraz? A co, już kończyłeś? To jedź zbierać belki troszeczkę, jakbyś mógł. Już 10 zabrałem. A to ty już wykosiłeś tamto? To, to po ile tu jeździłeś? Ty na pewno żeś włączył header? Nie. Nie. Bo to widła włączył. No to widła. Ta moja hobita przyszła i tam wyjadła trochę. O Boże, jo, także... Widzę, że wygłosił. Ty, to szybko nam poszło, to na mowie zostaje w ostatnim odcinku i to jest pożniwek na Bolusiowie. To jeszcze uporaczkę ja pierwszy zrobiłem, bo ja najwięcej miałem, a pierwszy zagarnąłem. To no ale ty masz header, to masz koniec żniwa, no? Jo, to ostatnie pole moje. Mi się wydaje, że tutaj było coś ukręcone. Zakartowane. No w sumie ja mam przedostatnie pole, z tej szczery odcinek będą żniwa pszeniczne i to tyle. A no to fajnie, bo każdy się wymienił z nas praktycznie tak. Adam ciął żyto, ja będę ciął owiec na odcinku. A ty ciąłeś owiec w odcinku siebie, obronek? Tak. A dobra. Czekajcie, pozwólcie, że ja sobie pozwolę zabrać tą słomę, bo... Nie, na razie easy, po dwa odcinki ze żniw, więc... Nie, spoko, mi się że więcej nie ma co, bo u każdego zresztą jak macie obejrzeć to 6 odcinków, to da radę. I tak już pól nie ma. Ej, tu będzie, będzie. Ale pomyślcie teraz, ile prasowa... A patrzcie, co się dzieje. Ile zbierania, Boże. I widzicie? Zabrała. Ona się tam rozmnaża i dlatego daje mi kolejną. Halina mi belkę. Pumunkulut.
Co? A to nie są chmury takie homunculusy? Nie wiem co to teraz z tym homunculusem jest, ale na pewno nic mądrego. Dobra, ja sobie ogólnie jadę na kolejne pole, znaczy Bronek. Nie wiem, że ty drogę zatrasowałeś, a nie. No, tak trochę, możesz tak. Powiedz mi, Mordo. Jest lepiej by było, jakbyś ty po mnie pracował. Tak? No to dobrze by mi było, bym nie tracił paliwa, ani nic na dojazd. Nie wiem, czy tak od razu po tym dobrze, ale... Trudno. Albo jedź. Jeździ, pito. Dobra, poszło. Tak właśnie myślałem, czy zrobić sobie zbieranie, czy też nie, ale tak pomyślałem, że jak pojadę do domu i w razie czego będę miał te lagi, to wtedy ja będę pojeżdżał Thanosowi, bo pojeżdżanie się przydaje, bo wtedy ja te belki mogę łapać, bo jednak one spadają. Niestety, ale tak tu nam wyszło w tej naszej przyczepie, a nie będę specjalnie teraz przyczepy kupował jakąś podocinek czy coś w tym stylu. Ja te mijaki mają być poprawione. Jo. No potem mi się kurwa talerzówka zapewne. Jo, i ci skiba urwie się. Pewnie Jerzy. Że się tak... O Jezus, zapytam. Tak? Co tam się chciałeś zapytać? Ile walek myślisz, że będzie mi sypać owsa? Owsa? Myślę, że niedużo, kawałku. Chyba, że ci się tam te, jak to się nazywa, te włosia, nie. Te włosia, o, z tego, z owsa. Myślisz? To jak nie, się no przyszło? To tego nie jest, bo całkiem ładnie mi tutaj czyści. To tak na oko, no twoje takie rolnicze oko. Co to robisz? Na odcinku nie wolno. To grzebię w nosie? O Boże. To grzebię w nosie. Nie, no nie było śmieszne w ogóle, mi się nie podobało to. Nie, Thanos, no, przeproś. Thanos, no tak grubo. Thanos, przeproś. No, przepraszam. Chciałem mocniej. Nie wchodzę pod biurko. O Boże. Ja już tam brałem. Ciastka. O, ciastka. Ciastka mu przyniosłeś? A mi? Thanos, chodź tu. Przyniesz coś panu. Znaczy, przynoś... Zresztą, ze mną na ty jesteś. Halina ci za mój ciepła. Widziałeś, że to mnie mieszka. W ogóle obiadu nie miałem 3 dni. Bo cię w domu nie ma. A no tak, kurde, zapomniałem. Ja zadzwonię to do mamy i się spytam co na obiad. O bo... Frytki ze schabowym mi pół. No pewnie tak, teraz jak mnie nie ma domu, to takie burżuazy są. Dobra. Jedzą. Kebaby codziennie. Tam jedzą wszystko byś. Tutaj... co najlepsze. Ej, Adam tu ci przyczepa stoi z dojciem, tutaj mówił twój ojciec, żeby tu podstawić i ci podstawiliśmy ogólnie. Ta duża taka zielona z deskami na górze, mógłbyś sypnąć tam, twój ojciec mówi, że masz sypnąć, bo tam, no. Super, bo ogólnie już mam 15 ton z tego kawałka, co nie? A ile ja mam masz? 15 ton z tego, co zrobiłem. Znaczy, nie, przesadzaj. I jak miałem ogólnie przyczep 18, więc myślę, że będę sypał właśnie na niego, no bo szkoda mi jechać, wysypywać i wracać. Ja rozumiem ciebie. Dobra, super, super, bardzo mi to się podoba. Podjadę tam do Deutsche i wyrżnę, co mogę. Kurde, ja tak się zastanawiam, ciężko i będzie tym jak, ale to ja już zrobię poza odcinkiem sobie. W ogóle któryś ma czas z panów? Może. Na waszym czasowskazywaczu, która jest minuta odcinka? Jest ogólnie minuta 18. No, to spasuje to wolej, będziemy sobie kończyć. Nijak. Co? Nijak. Gdzie? U Jerzego. Chyba u ciebie. Później się cofnę i tak nie mogę tego objąć, to ci zrobię. A zarąbiście ten owiec wygląda. No, tak powiem ci, że naprawdę fajnie. W tym roku super. Powiem szczerze, że chyba owiec lepiej sypie niż... A jeszcze w tamtym roku z tej wioski dużo nie było. Powiem ci... I ładnie, ładnie, nie? Kogo to pole? Co? Moje, będzie na odcinku robione. Będziemy, nie, my się wydaje, że będziemy robić to pod lasem. Zaczniemy. Albo nie, inaczej. Pod lasem mogę nie skończyć. Zacznę to pole i pojadę pod las. Ale co, nie, ty nie będę. Ogólnie Brączek, ty będziesz u siebie owsiankę prasował? No. Czy ja cię mam prasować? Ja będę prasował. Dobra, czy wiem gdzie? Może prasę kupię. O, proszę bardzo. No, tam ten, no, skorzystaj z dotacji. A my z Thanosem jedziemy na Madagaskar. Za unijne pieniądze. Nie no, wiesz, no. My tutaj pieniędzy nie będziemy szastać, maszyny już mam pokupowane, tutaj Thanos tam... Polek, bo nasz sąsiad B, wiesz, tam nie brał wody od siebie, tylko z ten i z hydrantu, no i ma pieniądze. No właśnie, to kara jeszcze nie wpłynęła. No właśnie, płacę wodą, nie pieniędzmi. Sąsiedzie, to znaczy wujcie. Słucham cię. Nie było jeszcze kary, nie widziałem właśnie policji, nie było nic. Nie no ale zawsze do sądowa idzie. Jedynie straż przyjechała wodę napompować. A no to wiadomo. Bo wody w hydrancie zabrakło. To od razu zostało uzupełnione, ale tutaj to już wszystko sądownie pójdzie, to już tylko... Teraz nie ma. Jak będziesz widział czarną Wołgę, to znaczy, że już koniec z nimi. Co to było? To było któreś wysiadanie. Kurwa, jak się przestraszyłem. Dobra, jedziemy dalej. Nie, czy tu tam czasami się takie rzeczy zdarzają, bo trzeba wyjść ciśnienie. A Wołka kogo? Tych kolędników.
Nie, to wasza ciągle nie ścięta. Jak nie ścięta, to już drugi pokos trzeba będzie robić niedługo. Właśnie, o! Już dawno powinien być. A może, ej, bo prawdopodobnie jeszcze zdążymy jeden ten zrobić, odcinek. Już nie ma się kończy, bo on drugiego pokosu jeszcze nie zrobił. O ty. Pozdrawiam. Właśnie, karmienie krów trzeba będzie kiedy zrobić, a to... Adam nie, nie karmi kur i to? Jak nie karmię, przecież dopiero za zakarmiony. Ja właśnie nie wiem, kurde, on tam naprawdę, on mówi, że wstałem ten obornik, a co się powiedzie, to tam pusto. Ja nie wiem, ty masz cykl rośnięcia kury 2 dni? Nie, bo Adam przecież ma... Przecież wnioski to tam, wiesz, żyją własnym życiem. O Boże. Ja mam tego ludzi, przecież tam Stasiek przychodzi i wszystko załatwia. Jo, no tak na łapankę, to... O Boże, się przestraszyłem. Przecież jak ja miał tutaj ogarniać, tak, wyrąbanie, pola samotnie na dodatek, plus do tego jeszcze kurnik, no to ja bym tu już w ogóle szedł na zamach. No bo tak mi się wydaje, w takim młodym wieku nie ma się co przemęczać, nie? Właśnie, Stasiek tam za flaszkę na dwa miejsca. Amolu? Bo już teraz się przerzucili, bo Amolu tańsza i lepiej wali dekiel. Dokładnie, kolega, dokładnie. Nie, takie luźne pogadanki tutaj u nas na tym Bolusiowie są, dlatego może czasami dobrze, znaczy nie dobrze, mam te lagi, ale czasami chociaż dobrze i tym trochę nadrobimy, że ludzie sobie włączają te nasze odcinki i sobie chociaż słuchają, co my tutaj pieprzymy. Całe, nie, znaczy cały odcinek, bo czasami to na... Mi aż by się nas nie chciało słuchać, ale od czasu do czasu się trawi tam jeden odcinek na dwa, że jest fajny. Bynajmniej u mnie tam chłopaków to tam nie wiem, bo nie nagrywam z nimi, ale ten, co tam się stało? Adam postawił John Deere w poprzek pola. No i mi się wydaje, że kara. Tak? Ale to jest moje pole, więc ja się mogę postawić przecież. Stanas, jak ci idzie robota? Jeszcze trzy walki. I do, ale kładziesz drugi poziom, czy nie? Może. Jeszcze raz tutaj pokładzie. Kurwa, żebyś ty tam linii nie pourywał. Na Ursusa kładę już. No Boże. Wywarty na dachu już. To ładnie się tam widzicie, widzę. Ja tam pojadę do Tomasa sprawdzić. Czy jak będziesz miał jechać na kurnik, nie? To daj znać, ja pojadę się tam wrota pootwierać. Kurę będę trzymał, żeby nie wyszła. Halina powiem. Adam, a ty tam mi pańską kuta dopuszczasz, czy sam chodzisz? Nie, tam mam swoją taką gwardię. Węże pilnują, dają. Węże, wiesz, dopuszczają go tam. Rozumiem. Mówią, w którym momencie może wchodzić. Takie węże wartowniki, ta? Slitero taki, ta? Ty, a nie podusiły ci kur jeszcze? Nie, nie, to są specjalne. Wytresowane. Ja za nie wyboliłem pierwszą wypadę wójtową. O kurde, ile? Nie będę się chwalił. Dyście złote ręce, zaczęliście zmieniać palce? Oszukali mnie. Nie będę się chwalił, bo od razu każdy by chciał zostać wójt. Jo, a w refi? Też. U nas ostatnie AID pod sklep. Jest ogłoszenie, nie? Że ten no nie, było ogłoszenie, że tamtego i tego dnia będzie odłączona woda na 2 godziny, no i żeby zobaczyć, w których godzinach około w domu to refling był. Trzeba było wbić do domu na stronę i dopiero w reflinku miałeś stronę zreflinkowaną jeszcze i się wchodziło tam i było ok. No wiesz, trzeba płacić za wodę kolega, więc... No, ale ogólnie już od razu rachunki wtedy mamy zapłacone, jeżeli się no to takie to beka. Fajnie. Nie wiem, ogólnie fajnie ktoś tu mówił, że no, żebym wysypał na przyczepę, a ktoś mi zajmował przyczepę, więc pozdrawiam. A, bo ogólnie nie chcieliśmy mieszać, wiesz? No super. Ej, czemu w takim mijak? Bo moje czyste, a wasze brudne, wiedziałem. Czemu jest tu mijak pod sklepem? Czekaj, bo... No i tak ogólnie mówiąc, panie Bolku, zgaduj, ile mi sypnęło owsa z tego. Ale chciałeś obydwa, czy nie? Dwa kilo. Tak, wszystko. A z 36 ton będziesz miał? Nie, no nie przesadzę. 25. 24. No blisko, 24,1. 20. Nie. 23,5. Nie, Balek był najbliżej. 24,2. Nie. 23,1. Nie. Kurwa, to nie wiem. 23,1, co to nie jest 24? Cicho, myślałem, że się kapnie mi w różne razy. No 25 ton, jak już mówiłem, nie było. To 22. Dobra, jedziemy. Pięknie, Tanas wygrał, masz 5 zł. O kurde. Ej, Tanas, dawaj na flaszkę. Wygrał. Tam pod Zbyszkiem, pod sklepem stoi. Już kupił. Halinie pieniądze. Ja bałem się, że on mi wyjedzie, nie wymusi. Już taki obsrany. Już taki obsrany, bo mi się tak tylko patrzyłem. Myślałem, że ja zdążę odpalić tego właśnie Johandera i skoczyć. Czekaj, tylko po oczach pierdolę, to kurwa mu pomyśli, że może jak idzie do dumu. Balkę. Czemu hamujesz? Bo Zbyszko jak poczach jebał. Zbyszko jest, nie ja widziałem z tyłu światła. Czekaj. Ja w drugą stronę. Dobra, ja jadę tu, jadę. Tanas, jedziesz już tam czy nie? Zara. Dobra. No i super, ogólnie... Ej, tak, bro, Adam, Adam, masz mod pasażera? Nie wiem. Byś mnie zabrał, poczekaj. To dawaj.
No pewnie nie mam. No ebo lek. Kurwa, gdzie ty jest? O Boże. Poczekaj. Ty wiesz, że nie widzę. Biegniesz? No biegnę, zaraz będę u ciebie. Tak, nie, to na przyczepę wejdę i chuj. No nie widzę, jest. Ale jak jesteś. Kurwa. Poczekaj, na przyczepę sobie skoczę, tylko nie zapierdalaj, dobra? Dobra, jedziesz. Czyli nie działa? O kurwa, stopę, już sobie... O Boże, jedź. Nie mogę. Czemu nie możesz jechać? Nie, nie blokujesz mnie w środku? Jedź, jedź. Blokujesz mnie. Dobra, tylko jadę. Stanas bramy ci będę otwierał właśnie w tym momencie. Ja myślę. Otwórz mi tam magazyn, to wjadę i wysypę. No nie, magazyn pewnie ten nie przyjmuje. Gdzie masz? Jak magazyn nie przyjmuje? Wszystko... A, nie, w magazynie nie masz żyto, tego. Żyto, żyto, żyto i ten to masz w binie pewnie, nie? Jo? Wiem, jo. Wiem, wiem. A domowi zawiasy ukradli. Ej, dawaj to następny wiesz. To pierwszy. O Boże! O Boże! Ja pierdolę, jak on wszedł. Trendy. O Boże, następny. Wolej, nie blokuj mi tej przyczepy. Zybi. Poczekaj, Tana. Który? Co ty, żeś jabłka zrywał? Dobra, wierzaj tam. Jadź, 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 Tanas. Kurna, dziot. Ten dostawa zboża do kurnika. Jo, ej, weź ty tu w karmnikach pusto chyba. Poczekaj, Tanas. Pusto w karmnikach, kurna, kurniki pozdychają. Jedź, Tanas, jeszcze. Trzeba te belki pozwalać. Ręcznie stój. Pewnie. Stoj. Tanas, podawaj na plecy ją. Kurna, dziot. Dobra. Dobra, wchodzę, już, patrz. Już bita szykuje. Uważaj tam, Adam, popychaj ją. Może Adamowi na łeb prawie walną ją. O Boże. Słaby, daleko jestem. Poczekaj, ja mu depchnę tu od ściany. Z petrole jestem, belko je mam. No. Nie mów tak, no. Ona też ma uczucia, tak? Poczekaj, jedne salto jak to twoja. Ej, który na mnie wszedł? Ej, Tanas, opowiem cię za dupę. O, tak. Dobra, Tanas, wyjeżdżaj. Jadź. Tylko karmików nie pourywaj mu tu. Powiem ci ładnie, tu żebyś ten... Wiesz, żeby czyściłeś przed nową tą. No ja? Nie, to nie pochwali jak ułożyłem. Nie, to ja tu wezmę, żeby ci ten... Idę do pociana. No, idę do pociana. Nie, powiem ci, że naprawdę wysprzątane wreszcie masz tutaj, ogarnię to na farmie. Tworzę ci. Ty dawaj ci do silosu tu burty, otworzę Adam. Nie, jeszcze nie. Ty poczekaj, tu w ładowarkę w środek, kurde, myślę, że nie ładowarę. O, co tu przyciski są? O Boże. Boże, miałby jak ja będziesz tak błyszką pierdolą. Może ja do kurnika od razu wysypę. Do kurnika? Ej, wsypłysz. Co? Ale dopracowałem. Wiem, także zrobimy to sobie poza odcinkiem, bo teraz chłopaków jeszcze będziemy mieli troszkę roboty. O, taka ładowareczka by mi się przydała, zobaczymy może następne dotacje. No, nie, wolę już 28 minut. No, także super, ten odcinek nie był jakiś taki bardzo ekscytujący, ale wy to lubita. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Także wam dziękuję serdecznie za uwagę. Boże. Trzymajcie się, na razie. Na razie, cześć. Cześć.